Witajcie! Prawdopodobnie wszyscy słyszeliście o statku widmie latającym Holendrze. A kto z was słyszał o pociągach widmach? Pociągi te nie przestrzegają rozkładu jazdy i pojawiają się znikąd, by wrócić, no właśnie, dokąd. Jedni twierdzą, że tajemnicze pojazdy przenoszą się do innych wymiarów, inni, że gubią się w pętli czasu. Kolejni, że widmowe pociągi trafiają wprost do piekła. Pociągi widma nie zatrzymują się na żadnych stacjach i nie zabierają pasażerów. Ten, kto wskoczy na schodki przejeżdżającego wagonu, zginie na zawsze wraz z nim. A w dzisiejszym odcinku opowiemy o niektórych z takich pociągów. Mówi się, że ten pociąg przewozi dusze zmarłych, zabierając je ze świata żywych do świata umarłych. Jeśli wsiądzie do niego żywa istota, to albo zostanie wyrzucona z wagonu z powrotem na stację, albo zginie, a jej zwłoki później zostaną znalezione całkiem gdzie indziej. Mowa o szwedzkim pociągu widmie Silver Pilen, srebrna strzała. W Sztokholmie znajduje się dzielnica Kymlinge, która 50 lat temu miała jeszcze charakter rolniczy i była słabo zaludniona. Władze postanowiły zurbanizować to miejsce. Zaczęto budować domy, a następnie przeprowadzono przez te tereny niebieską linię metra. Jednak lokalni mieszkańcy mocno sprzeciwili się budowie, a stacja metra pozostała niedokończona. W 1977 roku niebieską linię otwarto, ale pociągi metra się tam nie zatrzymywały, tylko przez nią przejeżdżały. Wkrótce pojawili się świadkowie przejeżdżający przez stację Kymlinge, którzy zaczęli zgłaszać informacje o tajemniczym składzie metra. Pociąg widmo otrzymał przydomek Silver Pilen. Pojawiał się na torach od strony czynnej linii metra, następnie zatrzymywał się na stacji Kymlinge, a potem ruszał dalej niebieską linią i znikał. A przecież żaden prawdziwy pociąg nigdy nie zatrzymał się na tej stacji. Naoczni świadkowie mówią, że kiedy ten skład się zatrzymuje, w jego wagonach można zobaczyć przezroczyste postacie pasażerów lub postaci przypominające zombie z martwymi zapadniętymi oczodołami. Potem pojawiły się historie tych, którzy odważyli się wsiąść do tego pociągu. Według nich, zaraz po wejściu do wagonu, od razu znajdowali się ponownie na pustym peronie. Za to ich zegarki pokazywały czas kilka godzin późniejszy, a nikt nie pamiętał, co się z nimi działo. Kiedy w okolicy w tajemniczych okolicznościach zniknęło kilka osób, rozeszły się pogłoski, że wsiadły one do pociągu widma i zostały bezpowrotnie przeniesione do innego świata. Były też historie o pasażerach wsiadających do dziwnego metra, którzy zostali znalezieni martwi w całkiem innym miejscu. Eksperci donoszą, że motywem legendy o srebrnej strzale mógł być pociąg składający się z 8 wagonów wykonany z błyszczącego, nielakierowanego aluminium, którego wnętrze jest bardzo czyste i pozbawione jakichkolwiek reklam czy plakatów informacyjnych. Używano go w sztokholmskim metrze jako pociągu testowego, a także jako składu zapasowego w niektórych sytuacjach. Ponieważ nie był pomalowany na zielono, jak wszystkie wagony sztokholmskiego metra, wielu pasażerów było zaskoczonych tym, że na tle tego, do czego byli przyzwyczajeni, wyglądał przerażająco. Biorąc pod uwagę, że był to tylko jeden pociąg, w dodatku rzadko używany, jego pojawienie się na liniach metra było rzadkością i teoretycznie rzeczywiście mógł być prototypem tych wszystkich opowieści. Jednak Silver Pilen był używany w sztokholmskim metrze tylko do 1996 roku, po czym wycofano go z eksploatacji, ale niesamowite doniesienia o pociągu widmie trwają do dziś. Wygląda na to, że jest to coś więcej niż tylko eksperymentalny pociąg metra. Mistyczne, jak wielu uważa, wydarzenie miało miejsce latem 1911 roku, kiedy z Rzymu wyruszył nowy pociąg, którym podróżowało 100 pasażerów, samych wpływowych Włochów. Pociąg zniknął bez śladu. Nigdy nigdzie nie dotarł. Kolejarze uważali, że został uszkodzony gdzieś na trasie. Po tym jak policja i ratownicy rozpoczęli poszukiwania i nic nie znaleźli, stwierdzili, że wcale nie było żadnego pociągu i nie doszło do żadnego wypadku. Służby zaglądały wszędzie, do tuneli, wąwozów, przemierzały wzdłuż tory, ale po pociągu nie było śladu. Stwierdzono więc, że Sanetti po prostu zniknął, jednakże na jakieś tropy udało się natrafić. Otóż w pobliżu jednego z tuneli policja znalazła dwóch mężczyzn, którzy twierdzili, że byli pasażerami Sanettiego. Mężczyźni, którzy uszli z wydarzenia cało, zszokowali opinię publiczną swoją historią. Jeden z nich opowiadał, że pociąg jechał płynnie i po drodze nie było żadnych wypadków. Jednak gdy tylko zbliżył się do czarnego tunelu, zaczęło dziać się coś niewytłumaczalnego. Wewnątrz pociągu pojawiła się biała mgła. Pasażerowie wpadli w panikę, nie mając pojęcia, co się dzieje. Potem zgasły światła i mężczyzna po prostu wyskoczył z pociągu.
Na szczęście bezpiecznie wylądował. A kiedy wróciła mu przytomność, śladu po pociągu już nie było. Nauczny świadek powiedział, że pociąg wjechał do tunelu, ale nigdy nie wyjechał z drugiej strony. Ratownicy przystąpili do szczegółowych badań tunelu. Włoski tunel, w którym zaginął cały pociąg, został zbudowany bardzo prosto i bez żadnych zakrętów. Jest to prosta rura z torami wewnątrz o długości około kilometra. Innymi słowy, pociąg, który tam wjechał, powinien wyjechać bez większych trudności. Sanettiego jednak nigdzie nie było. W 1926 roku jeden z krewnych zaginionego z pociągiem pasażera, przeglądając archiwalne gazety, odkrył dziwną notatkę. Informowano w niej o 104 Włochach, którzy pojawili się znikąd w Meksyku i twierdzili, że przybyli pociągiem prosto z Rzymu. A najdziwniejsze było to, że notatka pochodziła z roku 1845. Włochów uznano wówczas za wariatów i umieszczono w szpitalu psychiatrycznym pod nadzorem lekarzy, o czym świadczą zapisy pozostawione przez tamtejszego psychiatrę. Nauczni świadkowie zauważyli, że rzeczy i ubrania Włochów w ogóle nie odpowiadały ówczesnej epoce, a niektóre z tych rzeczy przetrwały do dziś. W szczególności tabakierka z napisem 1907. Później w różnych latach i w różnych częściach świata ludzie zapewniali, że widzieli trzywagonowy pociąg pędzący po opuszczonych torach. Pociąg pojawiał się znikąd i znikał w pustce. Równie tajemniczy pociąg widmo nagrała kamera monitoringu stacji kolejowej w chińskiej dzielnicy Batu. Nagranie pochodzi z 10 marca 2018 roku, a kiedy pracownicy stacji zobaczyli go na filmie, doznali szoku. Na nagraniu wyraźnie słychać sygnał nadjeżdżającego składu, ale sam pociąg jest prawie niewidoczny. Wyraźnie widać tylko reflektory, cała reszta pociągu i wszystkie wagony są niemal przezroczyste. Pociąg widmo stoi na stacji przez kilka sekund, jakby czekał, aż pasażerowie wysiądą i wsiądą, a następnie rusza i odjeżdża. Widać, że jest to dość duży skład, ma około 10 wagonów i wszystkie są prześwitujące. Jedni uważają, że to pociąg z równoległego świata, inni, że to efekt wojskowych eksperymentów. Sceptycy mówili, że to tylko nałożenie jednego nagrania na drugie. A wy? Jak myślicie? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Nad torami kolejowymi na północ od kanadyjskiej wioski St. Louis w Saskatchewan od ponad 8 dekad pojawia się tajemnicze, poruszające się w górę i w dół oraz zmieniające kolor i natężenie światło. To niewytłumaczalne zjawisko nazywa się St. Louis Lights lub St. Louis Ghost Train, czyli światłem St. Louisa lub też pociągiem St. Louisa. Istnieje kilka teorii, które próbują wyjaśnić pojawianie się świateł. Według jednej z nich są to światła pociągu widma, według innej wersji jest to duch pijanego inżyniera, który stracił głowę, wpadając pod koła przejeżdżającego pociągu. Wędruje on po polach z latarką, próbując ją znaleźć. Wydaje się, że kilka lat temu zdolni studenci jednej z miejscowych uczelni znaleźli rozwiązanie zagadki. Na podstawie swoich badań doszli do wniosku, że winne jest zjawisko optyczne zwane dyfrakcją. Światło przechodzące przez małe szczeliny, takie jak szczeliny między drzewami rosnącymi po obu stronach torów, może się powiększać. Innymi słowy, z dużej odległości trudno zauważyć reflektory samochodowe, ale dzięki dyfrakcji jest to całkiem możliwe. Z tą teorią jest jednak problem. Światło było widoczne na długo przed pojawieniem się w tych miejscach samochodów, więc badacze mają jeszcze sporo do zrobienia. I to wszystko na dziś. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.